mamy tutaj taką sytuację, że jest w tej chwili filmowanie ustawione. Jak pamiętamy, Zoom działa w trybie wideo. Spróbujmy przerzucić na Full HD, bo tutaj jest najbardziej spektakularny ten zoom, czyli czterokrotny. Full HD w 25 klatkach na sekundę w tej chwili. Dobra. Dzisiaj krótki odcinek w uzupełnieniu aktualizacji oprogramowania dla Mavic Air 2. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób sterować zoomem. I jest kilka opcji, jeżeli chodzi o sterowanie zoomem optycznym. Największą możliwość mamy oczywiście w rozdzielczości Full HD, dlatego że wtedy mamy możliwość powiększenia nawet czterokrotnego. I pokażę w kilku wariantach, jak to zrobić. Zrobimy sobie też przykład, jeżeli chodzi o efekt Vertigo, rodem z Hitchcocka, czyli zoom Dolly. Spróbujemy zrobić i wykorzystać też taką animację. Zatem do dzieła. Mamy to i teraz albo poprzez kliknięcia na ekranie, 2, 3, 4-krotny zoom. Opuśćmy gimbal trochę niżej i wracamy. 1, 2, 3, 4. Świetnie. I teraz spróbujmy przycisnąć. I tutaj mamy zoom w jedną lub w drugą stronę. Nie działa to w moim przypadku tak dobrze, jakbym chciał. Teraz pełne powiększenie i mamy faktycznie wodzenie palcem po tej skali. To jest to. Świetnie. Nie jest to może tak płynnie, jakby się chciało, ale to działa. Tak. Fajnie. I teraz jeszcze klawisz funkcyjny plus kółko od gimbala. Spróbujmy tą kombinację zastosować. Tak jest. Najlepsza opcja zdecydowanie, jeżeli chodzi o kontrolę. Jeszcze raz. Mamy to. Faktycznie działa to najlepiej. Pokażmy w takim razie, jak to działa. Teraz mamy zbliżanie. Klawisz funkcyjny cały czas trzymam kciukiem lewym, jeszcze raz przyciskam i w drugą stronę. Działa bardzo dobrze. To, co zaraz chwilę zrobimy, to spróbujemy osiągnąć efekty zoom dolly. Wystartujemy w trybie tripod i przejdziemy już do trybu do zoom dolly, tak? Jeszcze raz. Muszę być odpowiednio wysoko, żeby nie wlecieć w obiekt. Lecimy do przodu. Tak jest, mamy ten efekt. Oddalam się, tu przybliżamy i mamy efekt zoom dolly, tak? Dość ładnie można ten efekt uzyskać, trzeba uważać oczywiście trochę, żeby na przykład nie wlecieć w domek. Trzeba troszeczkę się do tego przyzwyczaić, ale to działa mniej więcej tak. Jest efekt zoom dolly fantastyczny, o to chodziło. Świetnie. Latać dronem, czy nie. Wolisz się kąpać? Kąpać. Co? Kąpać. W ogóle patrzcie, jaką mam prestiż, że mam instalację. Mamy też naszego pana reżysera i kamerzystę. Teraz! No? Tak, i go! Super! Okej, spróbujmy w takim razie zrobić teraz wyłonienie przy czterokrotnym zoomie. Mocno to wygląda. Dobry jest. Jakościowo może nie być to, co by się, to czego moglibyśmy się spodziewać. Ale spróbujmy. Tak jak teraz rewelacja. Czterokrotny zoom. Tak jak teraz będzie super też fotka. Uwaga. No dajesz. Z
Słuchajcie, jeżeli chodzi o całą funkcjonalność Zoom, wygląda to rewelacyjnie. Muszę powiedzieć, że naprawdę fajnie się kadruje i szczególnie w rozdzielczości Full HD z czterokrotnego powiększenia na jednokrotne przechodzi się rewelacyjnie. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest powiększenie cyfrowe, nie jest to powiększenie optyczne, więc na pewno Mavic 2 Zoom nadal ma przewagę nad Maviciem R, ale mimo wszystko wygląda to naprawdę fajnie i całkiem ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o taki zoom i też efekt zoom dolly, który robimy manualnie. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego, cześć!